Niedaleko jeziora, oj, 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 stała kryśka spragniona, oj, 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 oj. Icu, picu, icu, picu, drobecka zielona. Icu, picu, icu, picu, aż powyżej kolana. Icu, picu, icu, picu, drobecka zielona. Icu, picu, icu, picu, aż powyżej kolana. Kiedy ujrzał jej ciało, oj, 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 to w nim wszystko zadrżało, oj, 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 oj. Icu, picu, icu, picu, drobecka zielona. Icu, picu, icu, picu, aż powyżej kolana. Icu, picu, icu, picu, drobecka zielona. Icu, picu, icu, picu, aż powyżej kolana. Jo, kurwa. No, goście, no, wyglądasz, wyglądasz. Skąd masz te okulary? Od Tomka z Andrę, tak? Dokładnie. Dał ci? Oczywiście, pożyczyłem sobie bez pytania. Aha. A co to żeś kupił? Paliwo. I okularki. Okularki. Damskie? Oczywiście. Super. Pozdrów wszystkich fanów. Pozdrawiam wszystkich fanów. Znów dzwoniła jakaś Monika, żeby zadzwonić do nich. Mamy też wokalistę. Gadamy z nim? Oczywiście. Okej. Okay. Pozdrów wszystkich fanów. Pozdrawiam. Zaproszę wszystkich na TikToka. Zapraszam na TikToka. Łukasz Mikulski, Magik. I powiedz ty, powiedz wszystkim, żeby nie subskrybowali kanału Roya. Nie subskrybujcie kanału Roya. Co chcecie do jedzenia? Czytaj, co jest. Co masz? Fasolka. Fasolka dla mnie i flaczki. I flaczki. Micha fasoli, Micha tego. Gornek. No, dwa pojemniczki dla mnie, po jednym. Mhm. Dobra. Jak będzie dzisiaj kolacja romantyczna, to żebyś... Nic. Nie zamawiał nic drugiego, chłopie, bo ja za to płacę, kurde. I dwa pierogi i tyle. A baruszkami? I bagietka, bez warzyw, bez warzyw, bo on to, wiesz, on to pakuje w miśka. A ty no. Co będziesz jeść? To ja bagietkę, ale z warzywami i... A gdzie będziesz, gdzie idziesz? Co? To tam dzwonić. A czemu stąd nie możesz? No dobra, no. Nagraj, ja, znaczy zadzwonię, ja cię nagram, bo potrzebujemy film dokumentalny, bo mam bardzo mało materiału. Smyru, smyru? Masz dwie? Wyłącz, Damian, bo on dzwoni. Kreluka. Witam. Chciałbym zamówić fasolkę po brytońsku plus pieczywo. Do tego flaczki wo... Już to mężczyk. Ona powiedziała siemka? Tylko, że my nie mamy flaczków w karcie. Nie ma flaczków. Ja tu mam flaczki. Ale pan ma prawie starą kartę, a mamy całkowicie nowe menu. A nie macie flaczków z porodówki? Czego? Z porodówki. Nie. Aha. Dobra, to ja bym chciał w takim razie tą fasolkę po brytońsku jest? No. A będzie tak bardzo gorąco zagrzana? Tak, będzie wrzątek, przypilnuję. A jak ma pani na imię? Ale tego już panu nie mogę powiedzieć. Piękny ma pani głos. A dziękuję bardzo. To jaką zupkę jeszcze macie oprócz tego? Dziś mamy na obiad dnia kaszubską. A co to jest za zupka? To jest taka zabielana, coś takiego jak kapuśniak. Tam jest kiełbasa, ziemniaki. O, to jak danie dnia? Znaczy, czyli zupka jest danie dnia? Nie, same danie dnie. Albo danie całe? Dnia to jest... A co jest na drugie? Kotlet mielony faszerowany pieczarkami. Bomba! Do tego zestaw surówek. Bomba! Albo spaghetti bolognese. Nie, 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 bez poloneza. Drugie danie. Czyli całe danie, obiad plus zupka. Tak, i plus ta fasolka jeszcze, dobrze? Tak, no. I coś jeszcze będzie? Barsz z łóżkami. Tak? Do tego bagietka na ciepło z kurczakiem. My tu dzwonimy ze studia Roy. Tak? Bez warzyw. Wie tak. Z serem, że wie koleżanka? Z serem, z kurczakiem i z serem. Wie koleżanka o tym, że dzwonimy ze studia Roy? Tak. Łukasz mówi. Mariusz i Damian, ze studia jesteśmy tutaj, Roy. Dobrze, cieszę się. No, pozdrawiamy cię gorąco. Do tego jeszcze znowu bardzo. Nie chciałabyś zagrać w klipie z nami? Proszę? W klipie byś nie chciała wystąpić? Nie, nie. Czemu? Dziękuję bardzo. Do Skoda. Tego bardzo bym chciał bar z łóżkami. Znasz zespół Magic Band i zespół Roy? Proszę? Znasz zespół Magic Band i zespół Roy? Zespół Roy znam, no. A Magika nie znasz? Nie. Ojej. Dwa razy bar z łóżkami, coś tak? Się będzie. Bagietka na ciepło z kurczakiem i warzywami. Bez sera.
bez sera. Kurwa, mi gorąco się zrobiło. Wszystko. Jakie to niesprawiedliwe jest. Słyszeliście? Nie ma kurwa Magika. Ta ostatnia? Buroczki, buroczki. Ta ostatnia z warzywami. Magik wpadł w depresję w tym momencie. Paniu. Przykro mi bardzo. Pozdrawiam panią Magik Band. To do sławnego zespołu kapeli Roy. Dobrze, tylko że dowóz był dopiero około godziny 15. Nie przeszkadza? Nie. No, ja już się najadłem tym, co pani powiedziała. Pani Magika nie za to, ja już mam po jedzeniu, kurde. Przykro mi bardzo. No. Ale. Dobra. Ale tak. Postaram się panią namierzyć, gdzie pani pracuje i panią odwiedzę. Z kwiatami. Pracuję tutaj. Tutaj to znaczy gdzie? W pizzerii. Tak? Gdzie dzwonimy? No. Aha! Spoko. To ja sam tą pizzę sam odbiorę. Dziękuję. Pa! Witam, witam serdecznie wszystkich wariatów. Jedzie wariat za kierownicą. Muszę wam opowiedzieć wczorajsze moje zdarzenie. Poszłem w koszty 750 zł. Dlaczego? Bo pisząc sobie na telefonie, pisząc sobie swój tekst na dzisiaj, uszkodziłem pana, rozwaliłem sobie w busie lusterko. Ale panu się nic nie stało, bo uderzyłem mu w naczepę. Więc to jest taki mój stratny czas i dzień. Ale zacznie się coś fajnego, bo jadę do wariatów, do wariata z wielkim uczesem. To znaczy Roy, Damian Zapała ze swojego super zespołu fajnego. Jadę do mojego perkusisty. Nazbierałem 130 zł na jego buty. To jest cały czas mało, bo ma Mariuszek, Justin Bieber Polak. On chce mieć buty z Guessa. Numer 43, czarne buty z Guessa. Mamy wypaczone, buty kosztują 670 zł. Więc dzisiaj podam numer konta, ślicie mi kasę, bo muszę mu kupić buty na sobotę. Nie, teraz nie będę odbierał telefonu, bo teraz nagrywam teraz film, więc czekamy na wpływ gotówki. Więc macie czas do czwartku wpłacić mi na moje konto hajs, bo ja nie mam za co mu kupić butów. Nie mam. Nie mam pieniędzy. Nie mam mu za co kupić, a dzisiaj kręcimy klip i musi być w butach. Pozdrawiam serdecznie. Dalsze odcinki dzisiejszego filmu już za 3 km u Damiana w studiu. Pozdrawionka. Zaczynamy robić zadymę na kanałach Rojka, na moim kanale. Rojka, piosenka to jest taka, za czym, żeby to dużo nie było, wyłącz. Sexy, sexy, sexy. To jest Damiana autorski tekst. Mistrz muzyki, mistrz studia. Jedziemy dzisiaj z... Bieber. O, siema. Jest Misiu. Nie mam bębna. Nie ma bębna? A dzwoniła pani o solary? Nie dzwoniła? Dzisiaj będzie dzwoniła do nas kolejna wokalistka. Do przyjęcia musimy, będziesz z nią rozmawiał? Będę. No, bo pytała się, co wymagamy od niej. Musisz... Uśmiechu? Też ma 41 lat i mówi do mnie tak, ale nie będziecie nagrywać jak to ostatnio? Ja mówię, nie, mówię absolutnie. Także pozdrawiam, a wiesz jak ma na imię? Monika. Także dzisiaj będzie dzwoniła Monika, kolejna wokalistka, bo chce z nami śpiewać, więc bardzo chętnie wysłuchamy, co nam chce do powiedzenia. Włącz refren. Sexy, sexy. Sexy, sexy, sexy. No. Na tą chwilę tyle. Za chwileczkę ciąg dalszy. Zaprezentujemy Magik Band Roy. Sexy, sexy, sexy. Pokaż się. Pokaż się, kurwa. Zapraszamy na kolejne produkcje. Sobczak pojechał kupić 3 pary damskich okularów. Pozdrawiamy. I będzie tak. Jak ta malina, te niebieskie oczy, piękne niczym cud, daje do mnie wszystko słodka niczym cud, bo jesteś... A, bo to jest podkładem, dobra, czekaj. Dobra, to nie idzie tu. Czekaj. No i które? To już do wyboru.
wyboru. Zaśpiewaj sobie. To jest moja zwrotka, nie? Ej, ty miła ma, ej, ty słodka tak, daj mi pocałować, tra la 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 la. Bo tym wszystkim powiem, jak to z tobą jest. Ty przychodzisz do mnie, twój widok podnieca mnie. Musimy to zmienić, nie? To tam. Gdy przychodzisz do mnie, twój widok podnieca mnie, czyli jest źle. Gdy przychodzisz do mnie, ty podniecasz mnie. O, krócej, ładniej. Napisz. Pisarz. Autor tekstu. Dlaczego? No, seks w głowie. Tak. My, artyści, bo muzykami się nazwać nie możemy, bo są lepsi, bo konkurencja, pisać, podniecasz mnie. Krytykować, do roboty, dziady! Pozdrów kolegów. Ale tak was kochamy, pa. Budabu, dibu, daj, dibu, 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 daj. Moi drodzy, szefo, Rojos powiedział, mi powiedział, żebym mu zrobił kawę. Rozumiecie to? Zróbże mi kawę. No. I ja mam mu... Ze śmietanką mu mam zrobić kawę. Więc ty, mistrzu, miksuj, ja zrobię im ci kawę. Dobrze? Dziękuję bardzo. Super, fajny jest, fajnie gościć, kurwa, magika. Magik sobie musi kawę sobie zrobić. Tak. Tak pokrótce pokażę wam studio. Proszę zobaczyć. Bidy nie ma. Nie ma bidy. Drzwi konkretne. Buty. Ale wycieraczkę to byś sobie kurwa mógł kupić nową. Kupię. O, to jest wycieraczka Roya. Proszę. No ale wiecie to. Szefo. Pokażę wam studio pokrótce. Mikrofony nowe kupione. To jest szefo cały. Jego sprzęcior. Mikrofony. Tutaj tekścik piosenki już nagrany. Jedna piosenka nagrana. Rojos! O, tu. Tutaj prezesik mój siedzi. Misio. Misio montuje jakiś klipik jakiemuś zespołowi. A! To te sącza, co mi wesele grali, chodocki moje kochane. Pozdrawiamy Beskid Boys, tak to się nazywa? Beskid Boys, to kurde ziomale ode mnie montują tutaj. Pozdrawiam super zespół z Nowego Sącza. Chłopaki grali na weselu, straszna tragedia. Nie, że grali, nie. Idę sobie zrobić kawę. Tu jest kuchnia. Szefar, o. O, widać, że Sobczak dba. Tu jest ekspres. Tu jest to. Dobra. Położymy stabilizatorek. Magik sexy. Robię sobie kawę parzoną. Sexy. Woda jest. Kawo jest. Jest kawo. Sobczak przychodzi do mnie rano, będę się mnie. Magi, pijesz kawo? Parzona kawka. Magiczek lubi parzoną. Raz. Dwa. Bida. To jest 10 tysięcy za nagranie płyty, ale kawy nie ma w studiu. Śmietanka w proszku. Ta śmietanka to w proszku to jest to? A na kawę nie może wykupić do studia rozpuszczalną? Nie ma na kawę? Dam ci 20 zł. Nie, to ci zrobię taką, wiesz, sypaną. Rozpuszczalną ci robię, bo ta reszka była.
cuki jeszcze są. Taką ci zrobiłem. A no to. A to widzisz. A to jest mleko? Zadzwonię do. No. No co? Zrobiłem ci opinię. 10 tysięcy bierze za nagranie od Magika, ale na kawę nie ma, kurwa. I to jeszcze, kurde, bezczelnie muszę kawę parzyć. Widzisz, popatrz się. Co? Takim się czym objawiałeś śmietanki. Nie można normalnego krowiego mleka, tak od krowy z cycka? Nie ma. Czy może zadzwonię do Marzeni, przywiezie krowę, będziemy doić. Ty, no ale... Dobra, to bez mleka wypij. Dodam ci śmietanki. Nie, dodaj im taki, no. Elegancki. To cholesterolu nie wypiję. Nie, no, to nie ma opcji. A tu widzę, że nagrywasz moi kumpli, co mi wesele grali. No, tyle. A, nagrywicie telewizję? No. Beskid Boys. Beskid Boys, to takie fajne hodoki. Nagrywasz? Tak. Pozdrawiamy. Hej, Beskid Boys. Zajebiści. Grali mi na weselu hodoki. Tak. Takie chłopy. Takie chłopy. Nie ma co powiedzieć o nich złego. Nic. Lubią się napić, jak my wszyscy, ale grają elegancko. Ale jak mówię, i fajną cygankę w telewizji. Co ty gadasz? Zobaczysz mi. Tak? Pokażesz mi? Później. Super. Zobaczę was klip.